Film rozpoczyna się tablicą informacyjną o realizowanym projekcie z dofinansowaniem z Unii Europejskiej. Tytuł projektu: rewaloryzacja i modernizacja zespołu zamkowo-parkowego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej. Cel projektu: sprzyjanie rozwojowi społeczno-gospodarczemu miasta i wzmocnienie jego funkcji ponadlokalnej przez wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego. Beneficjent: Gmina Miejska Biała Podlaska. Pojawia się logo Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej. Rozpoczyna się animacja. Głos lektora informuje o tym, co przedstawia animacja. Rycerz Abraham Hamiec zostaje właścicielem Białej. Niewielkie miasteczko otrzymuje prawa miejskie z nadania króla Zygmunta I Starego. Właścicielem dóbr zostaje pierwszy z rodu, tzw. bialskich Radziwiłłów, Michał Krzysztof Radziwiłł Sierotka. Syn sierotki, Aleksander Ludwik, rozpoczyna budowę rezydencji, a kilka lat później funduje Akademię Bialską. Jego następca, Michał Kazimierz, żeni się z siostrą króla, Katarzyną Sobieskich. Podczas jednej z wizyt królowa Marysieńka rodzi w Białej córkę. Karol Stanisław Sprawiedliwy wraz z żoną Anną z Sandguszków budują bramę wjazdową. W roku 1719 księżna zostaje wdową i rzuca się w wir pracy. W Białej powstają szlifiernie, warsztaty i manufaktury. Na Włościach zasiada Hieronim Florian, ukochany syn Anny, słynący z ekscentryzmu i okrucieństwa. Jego brat Michał Rybeńko nie interesuje się dobrami bielskimi. W chwili śmierci pozostawia po sobie jedną z największych fortun w ówczesnej Europie. Po śmierci ojca Białą przyjmuje Karol Stanisław pani kochanku. W jego Włościach produkowane były pasy słuckie, obowiązkowy element polskiego stroju szlacheckiego. Hieronim Wincenty żeni się z Zofią Fryderyką von Thurn und Taxis. Taxica ucieka z muzykiem do królewca. Ostatni męski spadkobierca rodu, Dominik Hieronim, hojnie finansuje armię księstwa warszawskiego. Ranny pod Hanau umiera, pozostawiając nieślubnego syna Aleksandra bez praw do majątku oraz córkę Stefanię, która dziedziczy podupadające dobra bialskie. Dwoje ludzi, mężczyzna i kobieta, oglądają na tablecie zdjęcia archiwalne zespołu pałacowo-parkowego. Ukazują się czarno-białe archiwalne zdjęcia. Spoglądają na wieżę. Widok zespołu pałacowo-parkowego w Białej Podlaskiej w świetle dnia. Najazd na budynki muzeum. Widok wieży i bramy muzeum. Otwarta brama muzeum. Obraz zachmurzony. Przeciera się widok. Ukazuje się widok zespołu pałacowo-parkowego. Obiekty Muzeum z lotu ptaka. Rozpoczyna się część filmu poświęcona zebranym i wystawionym eksponatom. Widok sal muzealnych z eksponatami. Dwoje ludzi w jednej z sal wystawowych ogląda eksponaty. Dawne archaiczne narzędzia domowe. Starożytne ozdoby i biżuteria. Broń średniowieczna. Miecz. Starożytne monety. Szybkie przejścia po salach wystawienniczych. Kolejne sale muzealne. Dokumenty, pisma, narzędzia piśmiennicze dawne. Dawna artyleria. Pistolety i broń palna. Odznaczenia i medale. Przejście do kolejnej sali muzealnej. Widać kolorowe obrazy. Dzieci, pejzaże, zwierzęta. Konie, bryczki, scenki z życia szlachty, polowania. Dwoje ludzi, mężczyzna i kobieta, w jednej z sal wystawowych podziwiają wystawę ikon. Ikony, dawna sztuka religijna prawosławia. Ikona Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Widok urządzenia multimedialnego z digitalizowanymi zbiorami muzeum. Urządzenie umożliwia przyjrzenie się eksponatom z bliska. Kolejna sala muzealna. Kolorowe obrazy. Wystawa prac Bazylego Albiczuka. Łąka, pole, koń pracujący w polu, chłop prowadzący konia za lejce. Wieczór nad stogami siana. Kolejna sala muzealna. Dawne ludowe stroje widoczne na jednej z prezentacji eksponatów muzeum. Strój podlaski. Tkaniny. Kolorowe dodatki do strojów. Maska brodacza. Dwoje ludzi podziwia makietę obiektów parkowych. Makieta przedstawia dawne założenie pałacowe.
Widać pałac, zamek Radziwiłłów, którego w rzeczywistości już nie ma. Widok z lotu ptaka na park z widocznymi wałami obronnymi. Obiekty Muzeum Południowego Podlasia z lotu ptaka. Widoczny budynek główny Miejskiej Biblioteki Publicznej i Szkoły Muzycznej. Wieża Radziwiłłów i brama szyjna wjazdowa, w której mieści się muzeum widoczne z lotu ptaka. Ogrody parkowe, żywy labirynt z krzewów, fontanna widoczna latem z lotu ptaka. Wieżyczka wschodnia z zewnątrz. Sgraffito z motywami roślinnymi. Wieżyczka wewnątrz. Sgraffito pokazane na suficie. Widoczne sgraffito z motywami Radziwiłłów. Widok kaplicy Radziwiłłów. Wewnątrz kaplicy płyta z napisem Miejsce spoczynku ciała świętego Józefata Kuncewicza w latach 1705-1765. Z lotu ptaka ukazane w śródmieście miasta Biała Podlaska. Ujęcie pomnika świętego Michała Archanioła walczącego ze smokiem. Z lotu ptaka ukazane fundamenty po Pałacu Radziwiłłowskim. Brama koszarska. Mostek na rzece. Z lotu ptaka ukazane w śródmieście miasta Biała Podlaska. Pojawia się logo Muzeum Południowego Podlasia, herb miasta Biała Podlaska i logo miasta Biała Podlaska. Koniec filmu.